Za 3 tygodnie, w sobotę 11 lutego, po raz 11 odbędzie się wielki charytatywny bal organizowany przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz wójta gminy Suwałki. Stowarzyszenie ma aktualnie około 80 podopiecznych. Korzystają oni z różnych form wsparcia udzielanego w 3 placówkach. Powstały one w starych szkołach, które stowarzyszenie wydzierżawiło od gminy i wyremontowało ze środków pozyskanych z 1% podatku dochodowego, ale też z zebranych podczas takich wydarzeń jak doroczny bal na rzecz organizacji, darowizn i dotacji. Tym razem organizatorzy zamierzają pozyskać wsparcie potrzebne do zakupu busa, którym chcieliby dowozić podopiecznych na zajęcia terapeutyczne. Bal odbędzie się w sali Astoria, a gościom do tańca będzie przygrywał zespół Nocny Patrol. To jednak nie jedyna atrakcja, bowiem tradycją jest, że na dorocznym balu zawsze pojawia się gwiazda. Tym razem również jej nie zabraknie. Na scenie stanie zespół Sumptuastic. Któż nie podśpiewywał ich przebojów, takich jak m.in. Kołysanka. Organizatorzy zapowiadają również inne liczne atrakcje. Choć dopiero co otwarto sprzedaż biletów, połowa miejsc już została wyprzedana. Patronat nad wydarzeniem sprawuje Telewizja Suwałki.